Cześć, to Dominik, witam na podsumowaniu wyścigu w Lidze Bojo Racing League. Jest to piąty sezon, dzisiaj ścigamy się na torze w Japonii, Suzuka. Dosyć ciekawy tor, jako że w tym sezonie nie udało mi się zakwalifikować jako podstawowy kierowca, więc dzisiaj startuję jako rezerwa w Red Bullu, tym gorszym Red Bullu, tak jak Vista Cash Up. No i zobaczymy, jak tutaj dzisiaj pójdzie. Najpierw mamy kwalifikację. Niestety z tego Red Bulla też nie jestem zadowolony, bo zazwyczaj jeździłem Hasem albo Sauberem, no ale cóż, przynajmniej że można sobie pojeździć. I tutaj mamy dzisiaj, jak zawsze, 19-minutowa kwalifikacja, później wyścig. Po kwalifikacjach tutaj będzie restart sesji, bo tutaj jest wprowadzony system, że w kwalifikacjach są włączone duchy, ponieważ Slipstream jest dosyć tutaj mocny w tej grze, więc aby się tutaj nikt nie podciągał, na duchach tego efektu nie ma, tak, więc to jest jakby niemożliwe. Więc tutaj każdy sobie jedzie, no i też przy okazji wiadomo, nikt tutaj nie będzie nikomu przeszkadzał, w sensie blokował. No chyba, że ktoś będzie jechał w duchu, no to zawsze trochę może rozproszyć. No ale to już jakby pomijając. Ja tutaj wyjeżdżam już na ostatnie okrążenie. Jak widać 14 miejsce, no tutaj to jest drugi split, ale no, jak zawsze tutaj jest dosyć mocna stawka kierowców. W tamtym sezonie, kiedy jeździłem w podstawie, no to też rzeczywiście łatwo nie było. Tam kilka razy udało mi się oczywiście jakieś punkty zdobyć, ale no bez jakichś tam większych sukcesów. Więc tutaj też ogólnie nie oczekuję jakby za dużo, tak jak bym skończył w jakichś punktach, to był tutaj dobra, mega sukces dla mnie. Kurwa mać. Mam jeszcze akurat mój teammate Riz, który aktualnie jest pode mną, co też będę trochę zdziwiony, ale tam nie wychodziły okrążenia. Więc w tym momencie jestem przed nim, więc też sukces, tak, że jestem nad moim teammate'em, który tutaj, jak trochę tam gdzieś go widziałem, jak jeździ, no to wiem, że dosyć szybki jest. I to jest zawsze jakiś tam, powiedzmy, powód do zadowolenia. No ale jak tutaj mówiłem, stawka jest dosyć mocna na tym drugim splicie. Jest też dosyć wyrównana, bo te różnice nie są jakieś tam duże. To nie jest tak, że nie wiem, tam pierwsza piątka, powiedzmy, mieści się w sekundzie, a później są gdzieś tam, nie wiem, do 2-3 sekund różnice, tak? Ja będę na 14 miejscu, tutaj jest nas dzisiaj 17. A jak dobrze kojarzę, miało być chyba, myślałem, że będzie jednak cały grid, ale no tam gdzieś kilka osób się wykruszyło na koniec. Mimo, że jest 17, no, ja miałem tam mniej więcej sekundę straty do pierwszego miejsca, więc no tutaj 14 bolidów tak w sekundzie to jest całkiem niezły. Nieźle to wygląda, tak? Oczywiście to nie jest tam poziom PSGL-a i tak dalej, gdzie tam, nie wiem, cała stawka mieściłaby się może w pół sekundy. No ale mimo wszystko tak jest nie najgorzej. I tutaj to ostatnie okrążenie i tak w sumie 27-1, to całkiem, znaczy może nie brzmiało to, że byłem zadowolony, ale ogólnie byłem zadowolony, bo wcześniej jak sobie trenowaliśmy z Rizem, to tam udało mi się zrobić chyba 28-3. Więc 28-1 jest nieźle, tak? No ja jakby tutaj nic nie zyskałem, więcej 14 pozycja na 17 zawodników w tak mocnej lidze, dla mnie to jest całkiem niezły wynik. Chociaż tak to widać, no 0,2 mi brakło, no i później już tak w sumie 0,2, może trochę więcej i byłbym na 11 miejscu, tak, więc no nie wiem, czy tutaj bym znalazł gdzieś 0,2, może bym znalazł, ale no już pomijając, tak, więc tak wyglądała kwalifikacja. Jedziemy do wyścigu. Sadrek, jak nie, tak jedziemy. Zaczynamy ściganie. Jak widać, tak, oczywiście Japonia, to jest drugi wyścig. Ja zaczynam na hardach, teammate z tyłu na medach. I zobaczymy, jak tutaj ten start będzie wyglądał. Ten start nie był jakiś udany, bo tutaj już tak widać, że po lewej już mi teammate tutaj bierze. Z łatwością tam jeszcze traju, gdzieś tam próbował się wciskać, chyba że ktoś tam jakiś inny, to jakiś był Red Bull, gdzieś tam poleciał. To jeszcze jakiś inny bolid stanął bokiem, na szczęście był duchem, ja byłem trochę tym przerażony, mówię, Boże, już zaraz na pierwszym nakręcie nie będę miał skrzydła.
teammate, który tak tam narzekał, że no tak samo kwalifikacje mu wyszło, ale tutaj zaczyna się trochę przebijać do przodu. No ale tak jak mówiłem, ja tutaj się bałem, że właśnie gdzieś tam stracę skrzydło, ale tam na szczęście ten bolid był duchem. Tu znowu jakaś tutaj to się dzieje. Alpin gdzieś tam poleciał na tarce, więc kolejna pozycja. Teraz tutaj od wewnętrznie próbuję się wciskać Traju, to kierowca, który on miał banach na kwalifikacje, więc startował z tego miejsca i tutaj się dosyć mocno przebija, dosyć mocny też zawodnik. Teraz Alpin, który tam wcześniej udało mi się wyprzedzić, próbuję się wejść od wewnętrznej. Ja go tutaj trochę przemykam, to miejsca może mało, minimalnie, ale no gdzieś tam chyba odpuścił, czy trochę nawet zeskinował. I utrzymuję go za sobą. I też przez to trochę, jak widać, trochę straciłem tego dystansu, no, żeby mieć DRS, ale no na tym torze, no, tu jest tylko jedna krótka dosyć strefa DRS. O, już też bez winga przed nami. Jak tutaj jeszcze tak Riz mówi, że no, gdzieś tam się biją, już kolejna pozycja będzie zyskana, no to w sumie no, od początku wyścigu, tak, na ten moment jedna pozycja wyżej, bo startowałem na 14 miejscu, jestem 13. A było tam trochę tych spinów, więc no, ja gdzieś tam zyskałem, ale też przy okazji straciłem. Teraz jeszcze trochę już to uspokoiło, tak, i powoli zaczynam jechać swoje. Tak jak mówiłem, tutaj jest jedna krótka strefa DRS, a specyfikacja toru jest też taka, że jest dużo takich właśnie sekcji jak pierwszy sektor, gdzie są dużo takich zakrętów, więc tutaj często ustawia się setup gdzieś trochę właśnie bardziej na większy docisk, żeby właśnie w tych krętych sekcjach się można było jakoś w miarę utrzymać. I na tych prostych, no wtedy wiadomo, no nie ma za bardzo prędkości. Jak miałem setup, tutaj po prostu wziąłem sobie sam triala, strenowałem do tego wyścigu, nie wiem, tam może z 2-3 godziny przed, po prostu jechałem sobie najpierw trochę na tym trialu, później z botami. I tutaj mamy już kolejną pozycję, tak, po trupach do celu. Ja tam mówię, że AMG, tak jak kierowca Mercedesa, który na początku jak patrzyłem, on wyglądało, że startował na softach, miał softy wybrane, ale jednak później jak zobaczyłem, to on był na meda. Więc myślałem, że on jednak na tych softach jechał i no, w tym momencie tak, bo całkiem by mu się w miarę, by mu się udało. Chyba, że byłby jeszcze safety car. Ale tutaj jeszcze tak, dyskusja odnośnie tego, że no ci co są na... Ale Terpil. Na... Że na tych hardach nie dajecie. Co za młody. Na medach zjechali na hardy. I to na trzecim okrążeniu zjeżdżając z medów na hardy i jazda do końca byłaby dosyć trochę... Kurwa. Tutaj znowu jakieś... Ktoś musiał chyba kogoś przepuścić. Bo tutaj nagle stawka się tam gdzieś zatrzymała. Czasami jest tak, że ktoś może musiał poleciał. Kogoś, tak, gdzieś może poleciał, ktoś musiał... A później wyskoczyło, że ma oddać pozycję. Nie, wiesz co mi się wydaje? Bo tutaj w zeszłej gierce też tak było, że safety car nagle stupić się... Ewentualnie tak, to też może być. Dał po heblach i wszyscy za nim. To też ewentualnie... 17 na P6. Tam jest mega zadowolony, że tyle awansował pozycji. Na początku to ktoś poleciał bokiem. I, no, na i tak, tutaj dobrze. Mówiłem, no to właśnie trochę się było tych... zahamowałem, ale zrobił się potem. Kocio z tym safety carem, że on się możliwe, tak, jak nie widziałem oczywiście. Tak, że ktoś tam... Że ktoś tam ewentualnie... musiał mocno zblokować, tak, zahamować, tak, i cała stawka tam się, wiadomo, z tyłu musiała trochę zwolnić. Na szczęście ani mi, ani teammate'owi tutaj nic się nie stało przed tym spotkaniu z safety carem, więc jedziemy dalej. I tak jak mówię, no tutaj na tych hardach, jakby ktoś teraz chciał zjechać, miałby problem do końca. Więc tak jak też mówiłem, możliwe, że liczą na kolejny safety car. Zobaczymy, no ja oczywiście, ja jestem na hardach, więc no, dla mnie tym bardziej zjazd na medy to w ogóle nie było opcji. Więc ja na tych hardach zostaję, tam mniej więcej do 15 okrążenia. Taki był plan i później założyć medę. Zobaczymy jak to wyjdzie. Ale no, póki co. 9 pozycja, no bo tam trochę tych bolidów jednak zjechała. Jakoś się w miarę utrzymuje za tymi bolidami z przodu, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej. Więc przejdziemy sobie już do restartu, żeby tutaj za długo
I my się tutaj przygotowujemy do restartu. I nie jest najgorzej, bo jakoś dużo nie straciłem, chociaż mam za sobą kierowcę Hasa, w sumie jestem w kanawce Hasa, bo mam przed sobą Hasa i za sobą Hasa na medach, więc on tam gdzieś próbuje się już pojawiać, próbuje gdzieś tam może od wewnętrznej gdzieś tam wepchać, gdzieś tam widziałem go w tym lusterku, ale odpuścił, więc póki co tutaj jest spokojnie, mogę jechać dalej swoje. Has przede mną, on tam miał trochę czasami problemy, gdzie go tam ślizgało na tych eskach właśnie, ale no nie byłem jakoś w stanie za bardzo zbliżyć się na tyle, żeby go zaatakować. No i też tak właśnie jak mówiłem, że jeśli... Tutaj jeszcze też to trochę zlagowało, co też nie zawsze ułatwia ewentualną opcję na ewentualne jakieś właśnie wyprzedzanie, jeśli kierowca przed tobą gdzieś laguje. Ale tak mówiłem, że tutaj sporo kierowców może mieć właśnie setup na trochę większy docisk i wtedy na tych prostych za bardzo nie ma się jak zbliżyć, tak? Chociaż tak tutaj widać, Kasper już próbuje mi się od wewnętrznej, tutaj jakby no nie miałem już jak się tutaj wybronić. Możliwe, że tam gdzieś użył trochę tej więcej baterii i już jest przede mną, no ale też on jest na tych medach, więc jakby no nie miałem za bardzo też w sumie ani sensu może nie było bronienia się, no bo on jest trochę na innej strategii, więc możliwe, że w późniejszej jakby części wyścigu, tak, ja będę w stanie go później gdzieś zaatakować, tak. Plus był taki, że kierowca z tyłu, tak, ten, który wcześniej gdzieś tam próbował się wciskać, jest powyżej sekundy za mną, więc jeśli ja tutaj nie popełnię jakiegoś błędu, albo też nie zostanę jakoś zblokowany przez kierowców z przodu, mam szansę ewentualnie na trochę odskoczyć od kierowców z tyłu i wtedy nie muszę się martwić, tak, o tym, na to, co jest za mną, tak, tylko skupić się właśnie na tym, co jest przede mną. A i też tutaj właśnie, jak Chris mówi, że grunt to jest ani nieś nie polecieć, tak, gdzie w treningu z botami to często ja tutaj miałem, ale z botami zatyczę tak mam, że jak trenuję sobie, to tam często właśnie gdzieś tam wylatuję, poza to rozwalam się i tak dalej. W wyścigu jest trochę lepiej. No i cóż, tak jak mówię, tutaj staram się w miarę trzymać tych właśnie kierowców z przodu. Teraz tutaj na tym nawrocie trochę błąd, tam trochę za szeroko wyszedłem. Trochę straciłem tego dystansu. No ale mówię, ważne jest, żeby załapać się w ten DRS i później jakoś podtrzymywać. No i ewentualnie uciekać od kierowców z tyłu. Jak widać tutaj też na minimapie, stawka jest w miarę całkiem zbita. I też jak tutaj jeszcze widać, Ferrari z tyłu, to wiem, że to kierowca jest jeden, który on był z przodu, on zjeżdżał i on jest dosyć szybki, więc on tu prawdopodobnie będzie starał się gdzieś tam cisnąć do przodu. Teraz tam jest Kik Szypuła, to też z tego co wiem jest dosyć szybki kierowca, to jest 31.2 on zrobił, ja zrobiłem 31.8, więc tutaj no ponad pół sekundy, tak, szybciej pojechał ode mnie. Więc ja tutaj ogólnie, tak mówiłem, żeby się w miarę trzymać tych kierowców z przodu i na razie póki co to dobrze wygląda, tam jeszcze wydaje, że te hasy się wymieniły pozycjami. No bo to wiadomo, Kacper na 8 miejscu, on jest na innej strategii, ma medy, więc tutaj prawdopodobnie Bartek nie było sensu, żeby go gdzieś tam blokował na tych hardach. Ale no, tych dwóch kierowców z tyłu, których mam, no oni są, ja wiem, że oni są dosyć szybcy, więc tutaj będzie dosyć ciężko się przed nimi wybronić, tak? Bo oni gdzieś tam byli z przodu, tylko po prostu na tym safety carze zmieniali oponę na hardy. Więc ewentualnie jak oni będą starali się gdzieś tutaj pewnie atakować, ja nie będę jakoś za bardzo się bronił przed nimi, bo wiem, po prostu nie mam szans, tak? To jest w ogóle całkiem inne tempo, ale zobaczymy się, jak to będzie wyglądało. No, bo tutaj w sumie jedyna taka szansa na jakiś atak to jest na tej prostej startowej z DRS-em, tak? Kwestia jest po prostu dobrego wyjścia z tej ostatniej szykany, czyli tutaj nie popełnienie żadnego błędu i wtedy tak można ewentualnie atakować na dojazd do pierwszego zakrętu. Ja tutaj na tej właśnie szykanie czasami miałem dosyć problemy i wtedy gdzieś tam trochę traciłem. Ale póki co tak, mamy DRS, więc jest ok. Nie muszę za bardzo używać tej baterii, żeby się bronić przed tymi kierowcami z tyłu.
I mam DRS, więc mogę się trochę podciągać dzięki właśnie kierowcom Hasa, no ale też czułem trochę, że miałem lepsze tempo od tego, od Bartka, tak? Kacper tam no, na tych oponach pośrednich to był po prostu szybszy, ale czułem, że miałem trochę lepsze tempo od Bartka, bo on gdzieś tam właśnie, chociaż w sumie nie wiem, czy to po prostu dlatego, że miał lagi, czy ogólnie po prostu gdzieś tam się ślizga na tym torze. I gdybym mógł, to bym go po prostu wyprzedził, pewnie może bym mu odjechał, tak jak tutaj właśnie widać, tak, że gdzieś tutaj właśnie znowu poleciał, ale no brakowało mi gdzieś tego właśnie takiego kropki na i, żeby rzeczywiście się gdzieś tam zdecydowanie, nie wiem, wcisnąć, czy podgonić, tak, i go wyprzedzić. I przez to też właśnie kierowcy z tyłu, tak, już tam są bardzo, bardzo blisko, ale też jak widzę na minimapie, no to mam tylko tych dwóch właśnie, Szypułę i Michasia za mną. A później za nimi jest dosyć duża przerwa, więc nawet jeśli oni mnie wyprzedzą, no to i tak później nie będę musiał się martwić o to, co jest za mną, tak? Bo tam jest dosyć duża przewaga. Tu już tutaj widać, że Szypuła już się próbuje wciskać. Tutaj dochodzi do kontaktu. Ja zostawiam miarę miejsca. Tutaj też jest tak, no, ciasno, ale jest okej. Okay. Ale też na tym trochę straciłem prędkości i teraz tutaj Ferrari mnie wyprzedza, więc no tak jak mówiłem. Ale jakby nie mogłem za bardzo też odpuścić totalnie, no to byłoby dosyć głupie, musiałem trochę tam jakoś spróbować, ale no brakło gdzieś tam, nie wiem, tej przyczepności i czy może takiej bardziej pewności i dwie pozycje, tak, po jednej szykanie straciłem, ale tak jak mówię, no nieźle, bo tak, AMG, który jest za mną, ma ponad 2 sekundy, więc póki co nie muszę się tej martwić. Teraz jest kwestia taka, aby ci z przodu za bardzo nie spowalniali i ewentualnie, aby może właśnie, kiedy tak tutaj widać, że Szypuła gdzieś tam już próbuje atakować właśnie Hasa z przodu, ale to był chyba, nie wiem, teammate już tam awansuje na 5. miejsce, więc też całkiem nieźle, ja tutaj póki co tracę pozycję. Ale teraz Raja na hardach, bo będzie miał już teraz lepsze tempo, nie ma co z nim walczyć. No i tak jak właśnie tej Elis też mówi, tak, no Elis jest na medach, więc no hardy będą już teraz powoli coraz lepsze. Ja tak jak mówię, dla mnie to był tutaj teraz taki plan, żeby dalej utrzymać się za tą właśnie stawką z przodu i też ewentualnie, kiedy ci kierowcy, którzy mnie wyprzedzili, będą wyprzedzili Hasa, ewentualnie może gdzieś tam spróbować się później właśnie zaatakować, no, ale w tym momencie tak widać. Tutaj Michał już wyprzedza Bartka, ale ja jestem za daleko, żeby cokolwiek tutaj próbować. I tak samo ewentualnie tego kierowcę Hasa wyprzedzić, no i który też w tym momencie trochę mi odjechał, bo wcześniej byłem dosyć blisko, teraz tam była trochę większa ta strata do niego. Ale cały czas próbuję gdzieś tam się zbliżać, tak jak to właśnie mówiłem wcześniej, że Bartek miał problemy tutaj w tym pierwszym sektorze, na tych eskach, i jak wcześniej tam mniej więcej było, nie wiem, około 80, teraz znowu wracamy do 20, więc teraz dla mnie byłaby idealna opcja, gdyby właśnie ta dwójka z przodu, czyli Ferrari i Sauber, odjechali na tyle, żeby Haas nie miał przede mną DRS-u i wtedy ewentualnie go wyprzedzić. Ale też oczywiście nie mogę żadnego błędu popełnić. Mercedes z tyłu zaczyna się powoli zbliżać, no bo też ja nie mam na tyle tempa, żeby Hasa tutaj wyprzedzić, więc jeśli on trochę zwalnia, więc ja też muszę zwolnić, no i wtedy wiadomo, kierowcy z tyłu zaczynają się powoli tutaj zbliżać, ale póki co i tak jestem zadowolony z tempa, jakie mam na setupie z Tempiala, że jestem w stanie się tutaj utrzymać, tak, z tymi kierowcami. Może nie tyle, że jakąś tam, nie wiem, walkę podejmować, no bo tak póki co to tracę te pozycje. Tutaj lekki kontakt z Bartkiem, tak, i nie wiem, w sumie tak wygląda, jakbym trochę mu pomógł, bo go tam trochę naprostowało i w miarę dobrze wyszedł coś szykane. Ale no póki, tak jak mówię, długo się nie przygotowywałem, a całkiem tutaj się trzymam. W sumie liczyłem, że ja tutaj będę w tym wyścigu zamykał stawkę, no bo w prebarażach do tego sezonu ja tam miałem, może jakaś duża strata była, tak, no, ale byłem dosyć daleko w pozycjach, żeby mieć szansę w barażach, tak. Miejsca na ten sezon nie zagwarantowałem sobie przez to. Teraz tutaj skoczyłem na rezerwie, a mimo wszystko i tak gdzieś tam się, powiedzmy, tutaj
trzymam w środku stawki. Trasę i lekki uślizg. Więc ja w sumie ogólnie do tego momentu byłem całkiem zadowolony, mimo że jestem na 12 pozycji, tak więc poza punktami, ale wiadomo, no tu jeszcze jest sporo okrążeń, jeszcze może się dużo zmienić. Jeśli nie będzie żadnego safety cara, no to wtedy wiadomo, po zmianie opon może coś tutaj będzie udało się, coś się może uda po prostu uzyskać. Przejdziemy sobie trochę dalej, bo póki co tutaj nic się nie dzieje. I przechodzimy sobie do 13 krążenia. Ja tutaj zyskałem dwie pozycje, bo tam dwóch kierowców zjechało do pit stopu już na zmianę opon. Ja tutaj widać cały czas trzymam się jak cień za Hasem z przodu. I w sumie drugi Has, znaczy tu w sumie Hasy się wymieniły, tak? Kasper, który wcześniej był przed Bartkiem, jest tak, teraz widać z tyłu. Te medy zaczynają już puszczać. A w tym momencie mamy safety car, tam gdzieś kierowca poleciał, to chyba nie wiem gdzieś czy nie w pierwszym sektorze, tam gdzieś widać na minimapie. Ale w tym momencie no jest sytuacja taka, że ja ogólnie miałem za dwa okrążenia zjeżdżać, więc nie jest to najgorzej. Mój teammate akurat idealnie mu się spasowało, no bo na tych medach teraz by zjeżdżał, tak, więc nie jest to źle. Ja tutaj ogólnie byłem przez Kacpra mocno zblokowany, bo no, on przed sobą miał tak swojego teammate'a, tak żeby na tym double stacku nie stracić, ale też no ja w tym momencie bym tracił, no tutaj mniej więcej 5 sekund aż. On zwolnił stawkę. I ja mimo, że jadę na swoje stanowisko, gdzie mój teammate już dawno zjechał, to mimo wszystko tutaj to nie wygląda jakoś za dobrze, bo tutaj trochę straciłem. Całkiem szybka zmiana. I miałem za sobą wcześniej AMG, kierowcę Mercedesa, który teraz jest gdzieś przede mną, więc ja ogólnie straciłem tutaj dosyć dużo. Bo wyjeżdżam na... Znowu safety car się pojawił z Pizzy w zahamowaniu. Wyjeżdżam na 13 pozycji, tak? Więc no to nie jest jakieś tutaj idealnie. To samo, w tym samym zakręcie. Tutaj widać jeszcze Red Bull, który gdzieś chyba też był, nie wiem, za mną. Nie mam pojęcia, no teraz jest przede mną, bo ja wcześniej... Nie. Wcześniej bo byłem na... wcześniej bota, byłem za Kacprem, tak? To się może tepnąć. Teraz mam przed sobą jakiegoś właśnie tutaj... Red Bulla. Spokojnie. Więc no, to nie wygląda tutaj jakoś... idealnie. Tutaj było. A ja zawsze w tamtym sezonie jakby tutaj safety car to dawałem bota. To jeszcze dyskusja tego, czy można sobie bota puścić, ja to zazwyczaj, tak jak mówiłem, ja zawsze bota puszczałem, musiałem, nie wiem, czy się czegoś napić, czy coś. No ale cóż, mamy safety car, ja jestem na medach, więc przejdziemy sobie już do restartu. I powoli już tutaj przygotowujemy się do restartu wyścigu, 15 okrążenie. Ja ogólnie w tej grze mam strasznie duży problem, żeby dogrzać opony na safety carze. Ja nie ma już tej możliwości podgrzewania opon trzymając hamulec, tak, rozgrzewając hamulce po prostu. Teraz trzeba się już trochę namęczyć kierownicą, ale mimo to i tak tych opon za bardzo mi tutaj nie udaje się dogrzać. Tutaj stawka jest bardzo, bardzo zbita. Ja tutaj uderzam kierowcę Red Bulla przed sobą, na szczęście bez kary, bez uszkodzeń. No ale przez to też tutaj straciłem dużo na starcie, ale też kierowcy za mną trochę stracili też. Więc w miarę mi się tutaj upiekło, tak, bo dzięki temu nie jestem jakoś atakowany przez kierowców z tyłu. No i co, jedziemy swoje. Tam ogólnie jak widzę też na tabeli Herox kierowca, który jest za mną i Tyrion. Oni, ja wiem, że oni są dosyć szybcy. Są za mną, więc tutaj no, będę miał problem, żeby pewnie się przed nimi wybronić. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc znowu tutaj jestem w takiej sytuacji, że mam szybkich kierowców za sobą. Ale może jakoś uda się tutaj powalczyć. To wiadomo, po restarcie zawsze to jest masakra na tym pierwszym okrążeniu. I tutaj udaje się tego kierowcę Red Bulla, który z jakimś cudem na tym safety carze no, zjeździ do pitu, znalazł się przede mną. On tutaj próbuje gdzieś od zewnętrznej tam się pokazywać. Ja tutaj w miarę trzymam się razem z nim. On tutaj znowu się próbuje od wewnętrznej teraz ściskać. Udaje mu się to, więc no jakoś nie miałem za bardzo argumentów, żeby się wybronić. I pozycję, którą udało mi się zyskać
Teraz straciłem. Teraz gdzieś tam od wewnętrznej próbował mi się Herox chyba pokazywać, ale odpuścił. Ja tutaj troszeczkę zjechałem do tej wewnętrznej. Nie wiem, może dlatego. On odpuścił. No ale co, jedziemy dalej. 17 okrążenie, DRS będzie na nas końcu tego okrążenia. To z tym, tutaj jak widzę, Red Bull przede mną cały czas pali mu się lampka RS-u, więc on tego... tej baterii tam za bardzo nie ma, on musiał pewnie użyć wtedy na wyjściu z tego wolnego nawrotu, że tam wtedy mnie trochę podgonił. Ja tej baterii tutaj całkiem sporo mam, więc może uda mi się gdzieś później właśnie zaatakować. Z przodu kierowca Ferrari, który z tego co kojarzę też jest dosyć szybki, więc zobaczymy, czy będę jakąś miał szansę go podgonić. Tak, kierowca Red Bulla z przodu, to ja nie mam pojęcia jakie ma tempo i gdzie on był przed tym safety carem, więc ja tutaj gdzieś próbuję też blokować sobie wewnętrzną przed kierowcami z tyłu, no bo tak jak mówiłem, oni są szybcy, więc będę mógł mieć problem, ale no ja jestem na medach, oni są na hardach. Więc to jest szansa dla mnie, aby wykorzystać te opony na początku i może właśnie spróbować gdzieś tutaj coś powalczyć. No bo pod koniec troszeczkę już z tymi oponami nie będzie tak idealnie, no i wtedy wiadomo, sytuacja się odwróci, ci na hardach będą w trochę lepszej pozycji niż ja. Więc dla mnie teraz jest trochę tutaj kluczowy moment, aby właśnie te media jakoś wykorzystać. Tak tutaj widzę kierowca Red Bulla dosyć wolno. Nie ma za dużo tej baterii, więc dla mnie jest szansa, żeby może teraz, na tej prostej z DRS-em próbować go gdzieś może wyprzedzić. On ma DRS, tak, ale tak jak mówię, nie ma baterii. Ja tej baterii mam dosyć, znaczy mam więcej, tak, nie mówię, że jakoś dużo. Ale tu jeszcze jakoś nie... Nie miałem za bardzo prędkości, mimo że on tej baterii nie miał. Oczywiście mieliśmy DRS, ale no nie było za bardzo jak, żeby się tam zbliżyć. Nie było takiej dużej różnicy, tak, żeby zaatakować. Ale też kierowcy z tyłu tam chyba trochę ze sobą walczyli, więc... to jest też dla mnie plus, bo ja wtedy nie muszę się martwić za bardzo o to, co jest z tyłu, tylko się skupiam na tym, co jest z przodu. I póki co, no nie jest najgorzej. Chociaż, no jest 13 pozycja, jedno miejsce wyżej niż start, ale mam trochę jeszcze tych okrążeń do końca, więc może gdzieś tutaj coś się uda. No jeszcze oczywiście, gdyby udało się tak w miarę utrzymać tutaj blisko, cały czas, chociaż teraz trochę za szeroko wyszedłem. Tam chyba nawet, jak nie wiem, czy kontakt nie był, nie. I szansa oczywiście tu jest taka, że na końcu, gdzieś na ostatnim wykrążeniu, a tutaj kierowcy lubią też gdzieś tam próbować na za wszelką cenę gdzieś zaatakować, wcisnąć się, więc to może jeszcze będzie szansa, aby może jakąś pozycję na koniec zdobyć, bo ktoś może gdzieś wyleci, ktoś zostanie wypchnięty. Ja próbuję tutaj jechać swoje, ale też widzę, że mam trochę jakby lepsze tempo może nie jakieś dużo mocniejsze, tak, ale jestem gdzieś w stanie tutaj lepiej pojechać do tego właśnie Red Bulla. Teraz jest taka szansa, bo on trochę miał gorsze wyjście z tej szykany, ale no mimo wszystko i tak mam ten DRS i nie mam w ogóle jak tutaj, nie mam tej prędkości, żeby go tak w miarę zdecydowanie wyprzedzić. Nie chciałem używać tej baterii, żeby się całkowicie z niej nie wypalić. No i co, kolejne okrążenie, dalej 13 miejsce, jadę za Red Bullem, więc zobaczymy, czy uda mi się gdzieś może dalej coś tutaj zdziałać i ewentualnie go wyprzedzić, chyba że ewentualnie jakiś tutaj błąd popełnił, bo tak jak widzę, no tutaj troszeczkę gdzieś tam szeroko w niektórych tych sekcjach jeździ, ale no to nie jest na tyle wystarczająco, żeby gdzieś tutaj zaatakować go bez problemu. Teraz tutaj lekki lag, no też taka sytuacja akurat nie jest zbyt komfortowa, jak nagle bolid z przodu się tak bardzo pojawia. Nie, ciebie. A teraz tutaj ogólnie dramat teammate'a, bo jego wyrzuciło z sesji, nie, on który jak, nie ma. Gdzieś tam on spadł ogólnie w tych pozycjach i tak jak tutaj widać, że jest tam z przodu na 10 miejscu, no ale niestety wyrzuciło go z sesji, więc teraz będzie spadał w pozycjach. No mnie ty masz X-a i... Więc no niestety tutaj nie jest za dobra sytuacja dla teammate'a. Jedziemy 21 okrążenie. Ja znowu jestem dosyć blisko tutaj kierowcy Red Bulla. DRS próbuje tutaj podciągnąć się. On będzie musiał troszeczkę wcześniej może hamować. Ma tej Ferrari przed sobą, więc ja próbuję tej od wewnętrznej. Teraz mam całkiem dobre tutaj wyjście z pierwszego zakrętu, więc tutaj we dwóch jedziemy razem w tych eskach. Tu gdzieś się trochę zetknęliśmy, ale w tym momencie udaje mi się w końcu wyprzedzić kierowcę Red Bulla. Więc trochę mi tutaj zajęło czasu, aby
aby być przed nim, ale w końcu to się udało. I teraz mamy przed sobą kierowcę Ferrari, który jest dosyć daleko za kierowcą Haasa, Kasprem, którego wcześniej miałem przed sobą. Więc nie będzie miał DRS-u, więc tutaj jest szansa na to, żeby na właśnie tej prostej startowej, o ile oczywiście dobrze wyjdę z szykany, spróbować go zaatakować. A, chociaż ten dystans do 9 miejsca dosyć duży, żeby później miał szansę po wyprzedzeniu ewentualnie tej prostej startowej na tyle zbliżyć się do Haasa, aby ewentualnie mieć ten DRS. Więc później będzie po prostu zadanie na to, aby tą Ferrarkę z przodu, która ewentualnie udało mi się wyprzedzić, jakoś trzymać za sobą. I w tym momencie to jest walka jeden punkt, więc no, jak dla mnie ten jeden punkt tutaj w tym pierwszym wyścigu w nowym sezonie to byłby naprawdę mega sukces, biorąc pod uwagę tutaj kierowców, jakich jacy jeżdżą w tym splicie, mimo że to jest drugi split, ale no niestety tutaj dojazd zastrzykany gdzieś poleciał, znaczy zblokowałem sobie tył, no i nie było w ogóle tej jak szansy, żeby gdzieś spróbować zaatakować, a jak widać tutaj Ferrari z przodu nie ma za dużo tej baterii, więc gdybym tej szykany tam nie spierdzielił, to prawdopodobnie byłbym już przed tym kierowcą, no ale niestety muszę dalej się tutaj jeszcze jakoś przemęczyć, ale też mam teraz szansę na to, aby sobie tej baterii troszeczkę zaoszczędzić i próbuję i później właśnie na tej prostej próbować zaatakować. Kasper tam 2 sekundy z przodu, więc też nie jakoś bardzo ta stawka z przodu odjechała, co też dla mnie jest taką dosyć miłą informacją, bo chociaż tam jest trochę rozjechana, ale no nie jest jakoś tak bardzo, więc ja mimo wszystko tutaj w miarę się trzymam w grupie, jestem też zadowolony z tego faktu, że w miarę tutaj jestem w stanie się utrzymać, tak? I gdzieś tam jakąś powiedzmy walkę taką, w sensie może nie koło w koło, ale po prostu no tak będąc za kierowcą, próbować gdzieś jakąś tam, nie wiem, presję wywierać i ewentualnie się atakować czy bronić się. Nie jest jakiś tam, nie wiem, nudny wyścig, że jadę sam ze sobą. Teraz tutaj Ferrari, nie wiem, czy wydaje mi się, że trochę może odpuściło, aby mieć DRS na tej prostej. Co oczywiście jest tutaj jakby normalną zagrywką. Chociaż ja akurat tego DRS-u nie miałem, tak? Więc no tutaj za bardzo to też nie wyszło na moją korzyść. Co nawet nie mam pojęcia, w którym miejscu jest detekcja. Tutaj w sumie w połowie tego zakrętu 160R, więc najwyraźniej tak. On zrobił to na tyle inteligentnie, że dał mi się wyprzedzić, a miał jeszcze DRS, ale no nie był w stanie mnie później wyprzedzić. Więc ja w tym momencie tutaj jestem na 10 pozycji, więc gdyby teraz się skończy wyścig, mamy punkcik, no bo mój teammate spadł tam na chyba, nie wiem, 14, 15 pozycję, więc no dramat dla niego, bo on był gdzieś wysoko tam, chyba nawet w pewnym momencie był nawet na 5 miejscu, no teraz jest poza punktami, więc ja tutaj walczę o honor tego słabszego Red Bulla, tak? Visa Cash App. O jakiś tam właśnie honorowy punkt. No ale póki co mam Ferrari dosyć blisko za sobą. Dwa Haasy przede mną, ale no nie mam tutaj za bardzo jak, żeby się zbliżyć i mieć ten DRS, więc dla mnie tutaj ważne było, aby właśnie teraz mniej więcej w tej sekcji troszeczkę odskoczyć tak, aby Ferrari na prostej startowej z DRS-em nie miało za bardzo jak tutaj podgonić, więc ja tutaj na tej prostej zazwyczaj zmieniałem sobie z tryb hot lap, żeby troszeczkę tej prędkości mieć i później najważniejsze było właśnie wyjście z tej szykany i ogólnie przejechanie tej szykany mniej więcej bezbłędnie, tak jak teraz. Mamy tutaj 9 dziesiątych przewagi, więc no jest to bardzo dobry wynik, bo no nie muszę się po prostu tutaj w ogóle martwić o kierowcę z tyłu. Kacper Lipski, który no tutaj jest na tych hardach, tak, on też nie ma DRS-u z przodu, ale no chyba w tym momencie te hardy zaczynają być troszeczkę lepsze od tych medów. Więc ja tutaj nie jestem w stanie się za bardzo do niego zbliżyć. No i oczywiście Ferrari z tyłu, który jest na hardach, też tutaj tak w tym momencie będę miał trochę lepszą przyczepność. No ale ja póki co tutaj staram się niechać swoje tak bezbłędnie i też patrząc na to, że Williams, który jest za Ferrari, liczę na to, że ten Williams trochę bliżej się zbliży do tego, znaczy bardziej się zbliży do tego Ferrari. Bardziej się zbliży do Ferrari na tyle, aby
Ferrari musiało się tam mniej więcej patrzeć w lusterka, co się dzieje za nim, niż skupiać się na tym, aby mnie atakować, co wtedy troszeczkę by mi uspokoiło, tak, tutaj emocje, tak, bo nie musiałbym się wtedy bronić, tylko po prostu Ferrari musiałoby się bronić przed kierowcą z tyłu. Teraz ta różnica tutaj nie jest już na tyle duża, bo to jest raptem 0,3, więc gdyby teraz Ferrari tutaj miało dobre wyjście, no to niestety nie będę miał jak się wybronić, bo tej baterii też nie mam niestety za dużo, jest 19%, tu jeszcze lekki uślizg, więc nie wygląda to najlepiej, tak. Ferrari tutaj już jak widać, tak, od mojej prawej strony bez problemu mnie wyprzedza. Na szczęście William z tyłu nie był na tyle blisko, żebym mnie również wyprzedzić. Więc całe szczęście, tak, bo mógłbym w tym momencie stracić nawet już dwie pozycje. Ale no, póki co mamy 11 pozycję, więc niestety jesteśmy poza punktami. I teraz plan jest taki, aby utrzymać się mniej więcej 1-2 okrążenia za Ferrari, oszczędzić sobie tej baterii i później próbować go na ostatnim okrążeniu, być może na tej właśnie prostej startowej, wyprzedzić i później starać się, aby na koniec mniej więcej drugiego sektora, w sumie trochę przed końcem drugiego sektora, mieć na tyle przewagę, aby na tej właśnie prostej, na tej takiej długiej, prostej z tym zakrętem 130R, który i tak jedzie się z gazem w podłogę, mieć w miarę taką dużą przewagę, aby tutaj właśnie kierowca Ferrari nie był w stanie mnie gdzieś tam zaatakować. Opony tak już powoli tutaj zaczynają dobijać do 40%, więc ta przyczepność trochę już będzie spadała, no i właśnie w tym momencie te hardy już będą raczej lepsze niż te medy. Nie, no ale cóż, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zaczynamy 26 okrążenie. Tutaj jestem dosyć blisko Ferrari tej baterii nie ma za dużo. Ale ja też nie mam, więc nie mam tutaj za bardzo jak nawet próbować podgonić, tak? Chociaż zbliżam się powoli, to trochę widać, że różnica jest w setupach względem tego, co było u mnie i tego Red Bulla. Tutaj Ferrari trochę szeroko wyjeżdża, ja go tutaj trochę przestraszyłem, nie, tam jakoś się bardzo wciskałem, ale Ferrari, starając się tutaj zostawić dużo miejsca, zostawia go aż tyle, że ja sobie bez problemu tutaj w tym pierwszym zakręcie wchodzę od wewnętrznej i jestem z powrotem na 10 pozycji. Tam jest Williams też teraz widać bardzo, bardzo blisko na niemalże skrzyni tego Ferrari, więc ci kierowcy z tyłu teraz tam pewnie zaczną trochę bić. Ja dzięki temu mam teraz trochę, mogę trochę odetchnąć z ulgą, bo mam oczywiście przed sobą tutaj wolną przestrzeń, tak, ale kierowcy z tyłu tam będą się bić między sobą, więc dzięki temu może oni trochę stracą i ja będę w stanie jakoś trochę odjechać, chociaż teraz ten wyjazd tego wolnego nawrotu nie był zbyt idealny, więc Ferrari się do mnie dosyć zbliżyło. Teraz jest dosyć kluczowy moment, aby w tych tutaj dwóch sekcjach całkiem mieć dobre wyjście. Nie mam tej baterii za dużo, ale no, używam oczywiście hotlapa na to, żeby kierowca z tyłu nie mógł w stanie tutaj się jakoś za bardzo zbliżyć do mnie. Chociaż tak widzę, tutaj Williams próbuje się wcisnąć i wyprzedzić właśnie Ferrari, co mu się udaje. I ja teraz tutaj całkiem dobry przejazd tej szykany. Teraz tam Ferrari próbuje się odgryźć, więc ci kierowcy z tyłu walczą między sobą. W tym momencie to jest ostatnie okrążenie, zaczynamy ostatnie okrążenie. Ferrari jest na dosyć daleko, gdzieś tam pojawiają się w moim prawym lusterku, ale są za daleko, żeby zaatakować. Czy Ferrari, czy Williams. Więc ja póki co tutaj jestem w naprawdę dobrej sytuacji, żeby mieć ten jeden punkcik na koniec wyścigu, co będzie dla mnie mega, mega sukcesem. Oczywiście, ale tutaj żadnego błędu też nie popełnię, no bo wiadomo, opony już trochę gorzej trzymają. Ja też tak patrzę, 2,5 sekundy za Kacprem, więc też nie tak bardzo mi tutaj odskoczył kierowca Hasa. Gdyby tu jakaś tutaj kara się pojawiła, no to też zawsze wtedy jest możliwość, aby zyskać tam gdzieś kolejną pozycję. Ja tutaj chyba, nie wiem, na cały wyścig miałem tylko jedno ostrzeżenie, więc też całkiem zadowolony jestem z tego faktu, że udaje mi się tutaj jakoś jechać w miarę czysto, jeśli chodzi właśnie o gdzieś tam wyjazdy czy ścinanie zakrętów. Ale też jadę przez to dosyć wolno, więc no, jestem na 10 miejscu, a nie na przykład na 5. No ale cóż, mamy ostatnie okrążenie, ostatnią tutaj prostą, ostatni taki jakby moment, w którym jeszcze można zaatakować, ale Ferrari jest tutaj dosyć daleko, ja tutaj na resztkach tej baterii
I tutaj gdzieś jeszcze jakiś incydent z przodu. Jak widać, tutaj kierowca Mercedesa wyjeżdża. Gdzieś tam został chyba, nie wiem, poleciał może bokiem. Ja zyskuję dzięki temu jedną pozycję. I mimo, że brzmi, że nie jestem może zadowolony. Nie wiem, no jest okej. Ale jest okej, jest... Tam Riz na 14 pozycji jest mega niezadowolony. A tam był na tym. Ale na, ja ogólnie jestem na 9 miejsce, jestem naprawdę, naprawdę tutaj zadowolony, bo jak mówię, ja tutaj ogólnie myślałem, że będę zamykał stawkę. A jestem 9, więc dwa punkciki w pierwszym wyścigu tutaj na rezerwie, więc ogólnie jest mega fajnie, fajnie się jechało, bo no tutaj jakby nie było jakiegoś nudnego wyścigu, że jechałem gdzieś sam. Może być, jak na pierwszy wyścig tutaj. Traju, który jechał z ostatniego miejsca, wygrywa ten wyścig, więc tutaj też w ogóle tak. Tutaj gdzieś mniej więcej mówiłem, że on prawdopodobnie... Może jeszcze będzie jakaś kara czy coś? Zobaczmy. Prawdopodobnie tutaj będzie miał szansę na wygranie i też mu się to udało. 10 sekund straty do pierwszego miejsca, to też tak jakby nie jest tak źle. Wiadomo, oczywiście były dwa safety kary, to trochę inaczej to wygląda. Ale mimo wszystko i tak jakoś tak bardzo nie odchodzi od... skakiwałem od tempa, jak mi się wydawało, tak? Więc ogólnie super wyścig i być może widzimy się za tydzień. Także dzięki i do zobaczenia.